Michał Korba, tak tutaj pospiesznie zmienia komputer, ponieważ jechał dzisiaj z Suwałk. Z Lublina do Suwałk i z Suwałk do tutaj. Długa droga. W każdym razie dotarł, jest z nami i poniekąd będziesz mówił trochę o kontynuując temat, który zaczął Mik, czyli o takim osobistym podejściu w sprzedaży, która jest w pełni zautomatyzowana. Będę mówił o tym, jak połączyć właśnie zautomatyzowaną komunikację z osobistym kontaktem, tylko jeszcze potrzebuję 30 sekund, żeby się przełączyć i widzieć super. Wszystko. Czyli jeszcze raz, Michał Korba, User Engage. Pilot mam, jestem. Cześć, nazywam się Michał Korba i pracuję w narzędziu do automatyzacji marketingu User Engage. I opowiem wam o tym dzisiaj, jak można połączyć zautomatyzowaną komunikację z takim osobistym podejściem. Ale może zacznijmy od podstaw. Czym jest marketing automation? Nie mam czasu na odpowiedzi, będzie na to czas po chwili. Zasadniczo składa się z dwóch wyrazów. Pierwszy to marketing, drugi to automation, czyli chodzi o automatyzację rynkologii w takim dosłownym tłumaczeniu. Ja marketingiem zajmuję się zawodowo od około 15 lat i czasem zastanawiam się, zadaję sobie pytanie, czym jest marketing? Bo to jest bardzo trudne pytanie wbrew pozorom i moją ulubioną definicją jest ta grafika, czyli zasadniczo chodzi o to, żeby zdefiniować sobie jakąś grupę docelową, następnie dotrzeć do niej z komunikatem, który wywoła reakcję, a najlepiej zakończyć takim call to action, które bezpośrednio generuje prawie sprzedaż. Natomiast marketing musi się zmienić, bo świat, w którym żyjemy, po prostu się zmienił. Ilość komunikatów, które do nas dociera, powoduje to, że my jesteśmy głusi. Coraz bardziej głusi na te komunikaty i ta komunikacja musi być coraz bardziej dopasowana, musi być coraz bardziej spersonalizowana, musi docierać do nas w odpowiednim momencie na ścieżce naszej ścieżce naszej zakupowej, customer journey, i my musimy w odpowiednim momencie uderzyć z odpowiednim komunikatem do odpowiedniej osoby i najlepiej jeszcze, żeby był on spersonalizowany. I wtedy faktycznie przydaje się pewna technologia. I marketing automation to taka technologia. Według mnie najlepszą definicją marketing automation jest ten film. To jest scena z takiego filmu Raport mniejszości, gdzie główny bohater idzie przez centrum handlowe i kamerki skanują jego siatkówkę oka i dzięki temu, że znają jego historię zakupową, znają jego dosyć dokładnie, wiedzą, że to jest mężczyzna, mogą mu zaserwować Guinnessa, wiedzą, że był na wycieczce, mogą mu teraz zaproponować wycieczkę z innego miejsca, wiedzą o nim bardzo wiele i są w stanie dopasować do niego komunikat. I tak działa marketing automation. Tylko że zamiast skanowania siatkówki oka, mamy ciasteczko, które wrzucamy do przeglądarki internetowej albo w jakiś inny sposób identyfikujemy tego konkretnego użytkownika. I marketing automation jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. I ja mógłbym wam opowiedzieć o tym, przedstawiając różnego rodzaju grafy, statystyki, że na przykład spersonalizowane wiadomości poprawiają klikalność i konwersję o 14%. Zasadniczo jak człowieka wpuszczą na scenę, pokaże on graf ze slajdem, gdzie jest duża liczba, wszyscy uwierzą. Tak działa nas, po prostu tak działa nasz mózg. Natomiast ja mam pewien problem z marketing automation, bo marketerzy i sprzedawcy strasznie kochają ten takie automatyzację, żeby nam nie trzeba było pracować i żeby samo się zrobiło, nie? To taki święty graal po prostu marketingu. Ja sobie zdiagnozowałem kilka powodów, dlaczego marketerzy tak bardzo kochają marketing automation. Z jednej strony my jako marketerzy jesteśmy narzędziofilami. To znaczy my lubimy takie błyskotki. Wiecie, o, real-time bidding.
social media monitoring, social media selling, marketing automation, programmatic ninja madafaka kino kosmos, nie? Lubimy coś, no jak coś się pojawi nowego, od razu, o tak, na pewno skorzystam z tego w naszej firmie, na pewno przyniesie mi zysk. I ja najbardziej, bo oprócz tego, że sprzedaję marketing automation i wdrażam te technologie u naszych klientów, to czasem zdarza mi się szkolić z marketingu i jak swoim kursantom pokazuje, że słuchaj, wejdziesz sobie na Sales Navigatora, wylistujesz dokładne osoby, które cię interesują, na przykład szefów e-commerce z Niemiec, w firmach z przedziału 50-150 pracowników, wylistujesz sobie ich, później tą bazę odpytasz do Hunter.io, wyciągniesz ich adresy e-mail, wrzucisz to do jakiegoś cold callingowego narzędzia typu Woodpecker, User Engage czy cokolwiek, tak żeby doprowadzić do spotkania, później wykorzystasz sobie SimilarWeba, aby sprawdzić, co ten koleś, co jego strona robi, co z konkurencji, z jakich źródeł ruchu korzysta, zestalkujesz go w sieci jakimś narzędziem 360 mi, już widzę właśnie, jak wszyscy robią te zdjęcia, ja to podeślę później, nie? Jeszcze Charlie Ab podeślę ci CV w ogóle przed spotkaniem, co ten koleś robi, jakich macie wspólnych znajomych, wszyscy kochamy narzędzia. Natomiast jak opowiadam o takich 22 niezmiennych prawach marketingu, w takiej książce sprzed 20 czy 30 lat dwóch panów, Al Rice i Jack Trout, napisali naprawdę 22 niezmienne prawa marketingu i takie rzeczy jak prawo kategorii, prawo bycia pierwszym, to jest dużo fajniejsze niż real time bidding, motherfucker, coś tam. Nam się wydaje, że jak mam narzędzie, a już jak mam narzędzie i wiem, jak z niego korzystać, to już jestem mocarzem. Po prostu narzędzie jest najważniejsze. Jest jeszcze drugi powód, dlaczego my kochamy tak marketing automation. To jest troszeczkę przerzucenie odpowiedzialności. Wszyscy jesteśmy data-driven marketers, nie? Czujecie? Tylko że z tych danych trzeba umieć też jeszcze korzystać, to znaczy trzeba umieć je rozumieć. Mieliśmy wysoki bounce rate na stronie, prawie 90%. Zmieniliśmy stronę, teraz jest tylko 30%. Jest super, nie? Bounce rate to jest taki współczynnik, że ktoś wchodzi na stronę i wychodzi bez konkretnej interakcji. A może było tak, że ktoś wszedł na tą stronę, zrobił, co miał zrobić i wyszedł. Nie wiem, może chciał dostać numer telefonu. Wszedł, zrobił, zrealizował cel, wyszedł. Konwersja 100%, ale bounce rate też prawie 100%. Także dane są świetne, ja kocham dane, kocham się nimi bawić, kocham je analizować, natomiast z danych trzeba korzystać, dane trzeba troszeczkę rozumieć. Ja jestem marketerem, jestem sprzedawcą, jestem leniwy. I wydaje mi się, że większość marketerów i sprzedawców też jest leniwych. I marketing automation przez wielu też firm jest pokazywanych jako taka magiczna rzecz, że wezmę, nacisnę guzik, podepnę kartę, zapłacę i już, i działa. Sukces murowany. Z mojego doświadczenia wygląda to mniej więcej w ten sposób. Najpierw naprawdę jesteśmy podjarani. Wow, jakie to fajne. O tutaj poukładam sobie z klocków, będą maile wychodzić z automatu. Tutaj wszystko sprawdzę, sparametryzuję, zeskoringuję, zautomatyzuję. Kosa, nie? Natomiast później, jeżeli ja zacznę segmentować te maile, nie? To wezmę tą bazę i podzielę sobie ją, nie wiem, na 7 mikrosegmentów. To wcześniej, jak wysyłałem jednego newslettera i leciał ogień, no to spoko, jednego musiałem napisać miesięcznie i było w miarę okej. Okay. Teraz, kurde, muszę napisać 7. Nie? I tak something went wrong, kurde, nie chce mi się pisać 7 maili. Natomiast jeżeli zaczniecie wdrażać ten marketing automation, zaczniecie go skutecznie wdrażać, to później idzie ten wykres, idzie do góry i naprawdę jest super, bo to naprawdę działa.
tylko wymaga dosyć ciężkiej pracy. Na aule przychodzimy się czegoś dowiedzieć, także ja chciałem wam powiedzieć, jak się za to zabrać. Ja pracuję jako taki trener osobisty właśnie naszych klientów, którzy wdrażają marketing automation i pracuję według pewnego schematu i może ten schemat też wam się przyda. Od czego trzeba zacząć? Zacząć trzeba od zdefiniowania celów, czyli co ja chcę osiągnąć z wykorzystaniem tego narzędzia. Po co ja wdrażam marketing automation? I cele mogą być bardzo różne. Mogę chcieć przystosować swoich handlowców do pracy w CRM-ie. Mogę chcieć wygenerować więcej leadów z ruchu, który mam. Mogę chcieć poprawić proces onboardingowy. Może w sklepie chcę wdrożyć takie standardowe automatyzacje, właśnie jak rekomendacje produktów, porzucony koszyk, aktywowanie uśpionych klientów. Mogę mieć kilka celów. Jak wiem, co chcę osiągnąć, to kolejnym krokiem jest tak zwane user stories, czyli ja sobie piszę na kartce, co ja chciałbym zrobić. Dzisiaj rozmawiamy o połączeniu tej zautomatyzowanego kontaktu z takim ręcznym kontaktem osobistym. I na przykład ktoś wchodzi na stronę oferta, ja sprawdzam, czy to ciasteczko, czy mam do tego użytkownika adres e-mail. Jak nie mam, to wyświetlam mu pop-up, ściągnij 57 metod, jak zautomatyzować swój marketing. Jak ja jak wypełnił ten pop-up, no to wysyłam mu maila, dzięki tutaj twój e-booczek. Nie? Czekam 7 dni, tydzień i później wysyłam kolejnego maila. Natomiast już maila z własnej skrzynki mailowej, bo mogę do różnych systemów marketing automation też podpiąć na przykład swojego Gmaila i piszę, hej, ściągnąłeś naszego e-booka 7 dni temu. Podobało ci się, wdrożyłeś, a może spotkamy się, pogadamy. Jak on odpowie, to ja już później tam ręcznie to obrabiam, ale pierwszy etap poszedł w 100% z automatu. Jak mamy takie user stories, które też można rozpisać takimi wykresami blokowymi, jeżeli ktoś umie albo się zna, musimy sobie zdefiniować strukturę danych, czyli jakie zdarzenia będziemy monitorować na stronie, jakie atrybuty użytkowników będziemy chcieli wiedzieć. A później jest najłatwiejsza sprawa. Ustawia się automatyzację i naprawdę to są na przykład w naszym systemie układanie z klocków. Natomiast dużo cięższym problemem jest zdefiniowanie, co ty chcesz uzyskać, jaki jest twój cel. A później zostaje tylko ewaluacja i optymalizacja. Okej, nie chcę gadać tylko o marketingu, bo jestem sprzedawcą i marketing jest zazwyczaj masowy. Marketing jest właśnie taki zautomatyzowany. Natomiast teraz coraz bardziej popularniejsze jest zjawisko sales automation, to tak się groźnie nazywa. Nie wiem, dlaczego ludzie rozróżniają marketing od sprzedaży. Dla mnie to zawsze była jedność, bo to o to chodzi. Oczywiście to występuje w różnych momentach. Ja mam taką agrarną analogię, że marketing to jest takie całoroczne dbanie o pole, takie podlewanie tych naszych lidów, pielenie, wyrywanie chwastów. Natomiast sprzedaż to jest to, co daje chleb, plony, siano, jak to tam nazywać. Jedno bez drugiego nie może istnieć, tak? Jak nie zadbamy o pole, nie będzie co skosić. Jak będziemy tylko podlewać, a nie skosimy, to też nie za bardzo będzie co do garnka włożyć. Na aule przychodzi się, żeby się czegoś nauczyć. Także stwierdziłem, że przyniosę wam takiego protipa. Słuchajcie, jak sądzicie? Jak można być lepszym niż połowa handlowców w waszej branży? Wystarczy napisać drugiego maila. Statystyki są takie, że tylko 2%, to jest akurat badanie amerykańskie, ale podobne warunki są na rynku polskim, tylko 2% odbywa się po pierwszym kontakcie. Kolejne 2% po dwóch kontaktach. Kolejne tam 3% po trzech kontaktach. 80% transakcji sprzedażowych odbywa się po 5 lub więcej kontaktach. Tymczasem połowa handlowców nigdy nie wysyła drugiego maila po wysłaniu oferty. To tak patrząc na statystyki.
Można pokazywać różne narzędzia, najlepsze praktyki. Natomiast prosta praca na CRM-ie, jeżeli wpada ci szansa sprzedażowa, załóż deala i zaplanuj pracę, zaplanuj kolejny kontakt. Jak zrealizujesz to zadanie, zaplanuj kolejny kontakt. Jak zrealizujesz, póki koleś nie powie, goń się na drzewo, to masz tego deala, nie zlostuj go, tylko zaplanuj kolejny kontakt. Jak koleś mówi, nie mam czasu, odezwij się za pół roku, to zaplanuj kontakt za pół roku. Naprawdę, to działa. To jest magiczna metoda sprzedaży. Planowanie pracy pracownika sprzedaży, już bardziej dla menadżerów sprzedaży, dajcie oprócz takich celi sprzedażowych w rozumieniu, ile pieniędzy mają przywieźć, też takie KPI-e operacyjne. 50 osobokontaktów albo 20 osobokontaktów, jeżeli mają być one bardzo osobiste, dziennie. Jak mamy sprzedawców, to ja uważam, że są dwa elementy, które decydują, czy jesteś dobrym sprzedawcą, czy złym. Z jednej strony to jest to, ta umiejętność słuchania. Jeżeli umiesz słuchać i umiesz przedstawić swoją ofertę tak, żeby odpowiadała ona na potrzeby klienta, to jesteś dobrym sprzedawcą. Natomiast dużo lepszy będzie sprzedawca, który może nie do końca jest taki super elokwentny, ładnie pachnący i w ogóle, ale będzie wysyłał 50 maili, a nie 15 dziennie. Po prostu statystyka. To robi sprzedaż. Dobra, trochę tego, jak łączyć tą osobistą komunikację z zautomatyzowaną technologią. Można to robić na podstawie na przykład na etapie generowania leadów. Już jeden przykład wam powiedziałem, natomiast to, co świetnie działa, to wyświetlić tak zwany callback. Jest popularny dosyć firma, bo nie chcę, żeby się obrazili, jak powiem, startup Callpage, który oferuje dedykowane narzędzie do tego, ale to można po prostu wyświetlić pop-upa, wyświetlić, nie wiem, Google Formsa. User Engage też można wyświetlić pop-upa, ktoś wypełnia, ty dziękujesz, to trafia do użytkownika, trafia do agenta, agent dostaje maila, dostaje powiadomienie push, dostaje SMS-a, co tam chcecie, dostaje klika, dzwoni, cześć, chcesz porozmawiać. Pierwsza rzecz jest zautomatyzowana, a druga dzieje się ręcznie. I w SaaS-ach bardzo często tą sprzedaż trzeba domknąć ręcznie, zwłaszcza przy większych wartościach. Można zaczepić klienta na czacie. Jeżeli moim segmentem są na przykład SaaS-y, wchodzisz na stronę User Engage dla SaaS-ów i tam się pojawiam. Cześć, widzę, że przeglądasz SaaS-y. Mam kilku klientów, których obsługuję w tej branży i mogę ci sprzedać parę hintów. Wbij się mi w kalendarz, umówimy demo. Osobiste, w dobrym momencie, zautomatyzowane, stworzenie automatyzacji 15 sekund. Kalendarz się zapełnia. Można zrobić to też w drugą stronę. Na przykład będąc na konferencji, na spotkaniu Auli, zebrać wszystkich wizytówki, a później wrzucić to do Excelka, wrzucić to do Woodpeckera albo do jakiegokolwiek innego systemu do e-mail marketingu i hej, fajnie się wczoraj gadało na Auli, jakbyś szukał narzędzia, to możemy się umówić na kola, nie? Przejrzałem twoją stronę, sądzę, że myślę, że możemy ci coś zaoferować, nie? Jeżeli nie odpowie, za 5 dni kolejny mail. Nie? Hej, gadaliśmy tydzień temu, nie odpowiedziałeś, jest pole do współpracy, czy nie ma, nie? Jak mówi, że nie ma, to nie ma, no to podstawa dobrej sprzedaży to jest taka kwalifikacja. Budget, authority, need, time, coś tam. I co? Zostało mi 2 minuty. Wiesz co, tak już myślałem, żeby przyspieszyć. I kurczę, zostało mi. Tak. Zasadniczo to chciałbym, Mik powiedział, że tutaj wszyscy kochają handlowców, nie? Ja też jestem handlowcem, także jak chcecie porozmawiać o sprzedaży i porozmawiać o
automatyzacji marketingu, to jestem do waszej dyspozycji. Natomiast to, do czego wam zachęcam, to wykorzystujcie technologie, wykorzystujcie narzędzia, bo one bardzo ułatwiają pracę. Natomiast one wam nie zastąpią pracy. One was nie zastąpią i one mogą uczynić waszą pracę łatwiejszą, efektywniejszą, sprawniejszą, ale nie zrobią dobrego marketingu i dobrej sprzedaży za was. Także amen. Dziękuję. Michał Korba, User Engage. Dzięki wielkie. Słuchajcie, martwił się bardzo, że nie będziecie zadawać pytań po tej prezentacji Mika, więc zadawajcie pytania, żeby zadać kłam temu niepokojowi, który go gnębił. No, tak wyszło. Nie, jakbyście chcieli opowiadać o tym, na przykład, jak my wrzucamy rekomendacje, bo Sejsmenaga też mówiło o tym. My też wrzucamy rekomendacje produktów na bazie eventów, można generować. Tak? To znaczy, bardzo ciekawe to jest to, co mówiłeś, i ja też jestem sprzedażowcem, tak się zdarzyło, i to dokładnie te wszystkie problemy, ilość maili, cold call i tak dalej, to mam, i pewnie walczę z tym tak jak każdy inny człowiek, tak? To standardowe. I tak sobie pomyślałem, czy też następnym krokiem do zwiększenia efektu sprzedaży będzie sales people engage, tak? No, bo powiedziałeś, budujmy automatyzację, budujmy potem sprzedaż, róbmy to automatyzowanie coraz bardziej. No tak, ale jeżeli jesteś szefem sprzedaży i masz pod sobą ludzi, to CRM-y pomagają kontrolować ten proces sprzedaży, ale one chyba też, jakby ciężko jest ten proces, który przechodzi do sociala, kontrolować. Co innego jest, jak mamy proces. Telefon, oferta, coś tam, nie? A czy da się to połączyć na przykład z jakimś automatem, który pokazuje ci, że handlowcy robią też dobrą robotę w socialu? Nie jest to łatwe, ale da się, że tak powiem, wiesz, nie wszystkie serwisy na przykład wypuszczają swoje API, czyli nie będziesz mógł się tak łatwo podpiąć pod Messengera LinkedInowego, dużo łatwiej pod na przykład Messengera Facebookowego, ale jest taki piękny serwis, który nazywa się Zapier. Jest też alternatywa, bo ja generalnie kocham narzędzia, nie? Siedzę i testuję wszystkie, tylko tak się zbijam na scenie z nich, ale polecam wam Automater. Taki Zapier na sterydach i też ma bliski memu sercu edytor drag and drop. Także można bardzo wiele rzeczy, czy po na przykład miejscu pozyskania leada, wrzucić do systemu, jakiegokolwiek systemu marketing czy sales automation. Hi, I'm actually a client, so thank you. Hello. Do you think there's too much around the marketing and not about the retention? Because all I'm hearing about marketing automation and nothing really around the retention. Yes, my today's presentation wasn't about retention. I think retention is about some customer success, and customer account manager have to keep it very low, but today's presentation was about rather this sales and this marketing. If you have some specific question about retention, our system, of course, can help you with decreasing. Okay, decrease retention. But I think I didn't understand your question. My question is, do you think people are too focused on acquisition and not on retention, and actually tells sales kind of programs like yourselves and Sales Monago should be used more for retention and yes, not just for yes, marketing and selling? I totally agree with your with thing you're talking. Retention makes business, yes, especially in SaaS business, you have to focus as much as you focus on sales, on new business, you have to focus on customer service to decrease retention. I'm in a very fast growing company. We try to focus on retention in our current client base, and I think it's both new business or retention is similar important. Czy jeszcze jakieś pytania?
Super. To wielkie dzięki w takim razie. Dzięki bardzo.